gniózdko, łez nie pusty, ale zajc mądrzela mi, kto jest grzeczny, a kto nie. Kiedy zaczęła uciec z języka kasze psiłe w tej szkole, to te zająca i bechca, żeby były bardzo rozmaity, żeby było wesoło, żeby dzieci chętno są uciekły. No my się skupili na tym, żeby kuskcietać, pisać, później spiwać. I myśla nad tym, że te dzieci w jedno mało mają stać i możliwe to, żeby być butem, żeby mogły sobie pobawić, bo w jedno szkoła, w jedno uczba. No i tak myślę, że Kaszubi mają wiele do zaoferowania, bo tradycja i kultura Kaszubów jest bardzo bogata. Mamy pleconci, wesiwci i to my też robimy na rozmaitych warkowniach. Przeszedł czas na tyńce. Tak to są skłydzi kusk rozmija, nie powiem, że wiele, ale myślę nad tym, że naprzód nauczę ich jednego tyńca, tych malinci, bo starsi są sromile kusk, no ale jak młodsi tyńcowali i wystąpili na pierwszym jacim wyżniejszym wydarzeniem w tej szkole, to ty starsi tyś tak zazerali i tyś by chętno tyńcowali. I co zaczęło? Jeden tyńc, siewcy, później tych młodszych kwewyl, później ci starsi uciele sotery rozumieją tyńce wacy dzeka. No jo, ale jak tyńce, to by się przydało, żeby ich łeblec jakoś, żeby równo wezrzele. No i tak jest myśla po cachu, że i mówię, że coś tam są nauczę i ja ci czytel tam zrechtuję i mówię, że ja ci siortuch. Moja memka czedes robię wysiwci i taci te stroje, które mamy w rocitkach, to ona to z dreszką ma swoima robiła. I co myślę, że i do tyś co zrozumie, no i tak to łelno co robi. Szkoła kupia tyś jaci czytle młodrych, bo my sobie myślimy, że młodru farwa pasuje do głowidlena, dlatego, że mamy piękne jezoro. Co do płezwy, to już musimy na to pojeździć, bo to nie jest tak prosto, tak jak u płezwa do tygły karna wemeslec. Zrobić ruchna i wemeslec płezwa, no to i tak my taci zyciątk, taci pływyżniści. Chętnych jest wiele. Bardziej dziewczątka mówi, żeby chciały tyńcować, ale no, nie mogę też rzeknąć, że wszyscy knypini. Tyś chcą, ale no ich jemni. Jeby chcą, żeby wszyscy tyńcowali. Myślę, że będzie fajno, dlatego, że coraz więcej dzieci w tej szkole jest.